Witam Państwa serdecznie, to jest program Galaktyka Pomerania. Ja nazywam się Jakub Henke i najbliższe niemal dwie godziny będę miał tę przyjemność spędzić z Państwem. Mój pierwszy gość, Agnieszka Lizowska, Akademia Dzień Sztuki. Dobry. Zaczniemy sobie właśnie Akademią Sztuki, w której to rozpoczęła się właśnie dzisiaj rekrutacja. Tak. Czyli już można się do Was zapisywać. Można się zapisywać, jeżeli ktoś chciałby zdawać na Akademię Sztuki w Szczecinie, na którykolwiek z kierunków, to elektroniczna rejestracja kandydatów ruszyła dzisiaj o północy. Rano, jak przyszliśmy do pracy, to już dwoje kandydatów miało złożone swoje podania. Mogę powiedzieć, że w pierwszych godzinach rejestracji aż 16 osób zgłosiło się, chciałoby studiować w Akademii Sztuki w Szczecinie. Przy czym ważne, że wszystkie te osoby od razu wybrały kierunek, na który chcą iść i od razu były zdecydowane, więc wnioskujemy, że będą przystępowały do egzaminów u nas na Akademię Sztuki w Szczecinie. Ta elektroniczna rejestracja kandydatów to jest pierwszy krok w procesie. Rozumiem, że później trzeba się wybrać z jakimiś papierami pewnie. Oczywiście, to jest tak, że trzeba wypełnić wszystkie papiery elektronicznie najpierw, potem system wysyła oczywiście informacje o kolejnych krokach, ale tym najważniejszym krokiem jest przystąpienie do egzaminów, dlatego że Akademia Sztuki w Szczecinie jako uczelnia artystyczna prowadzi tak zwane dodatkowe egzaminy wstępne. Dla nas mniej ważny jest wynik z matury, wynik ze świadectwa. A ważne jest to, ważniejsze co przyszły student jest, reprezentuje. Tak, ważniejsze jest to, co kandydat pokaże, zaprezentuje podczas egzaminu, czyli jego praktyczne predyspozycje do studiowania na kierunkach artystycznych. Ten wynik z egzaminu jest najważniejszy dla nas. Oczywiście matura też się liczy, bez matury przystąpić nie można, bo to jednak studia wyższe. Ważne, podkreślę, może być stara matura, nie ma limitu wieku, można zdawać na Akademię Sztuki w Szczecinie w każdym wieku, także Kuba dla Ciebie też jeszcze w razie zgłosić. Czego drzwi otwarte. Rozmawialiśmy sobie przed wejściem o studiowaniu, że to jednak były piękne czasy. Tak, można jeszcze studiować w tej chwili. Musiałbym pomyśleć, chociaż nie wiem, czy ja jeszcze mam siły studiować. Już się posłuchaj, trochę jakie kierunki mamy? Mamy ciekawe kierunki. Dobrze, to powiedz wokalistyka mi, na przykład. Tu nie jest potrzebne konkretne przygotowanie muzyczne. Wystarczy naprawdę dobre poczucie rytmu, świetny głos oczywiście jest potrzebny, umiejętność operowania tym głosem. Czyli rozumiem, że sprawdzacie tak naprawdę potencjał, a sprawdzamy nie umiejętności potencjał, w tym przypadku zdecydowanie. Zupełnie inaczej jest na instrumentalistyce, na której trzeba już jednak mieć świetnie opanowany instrument, mieć skończoną szkołę muzyczną drugiego stopnia, umieć tym instrumentem operować w taki sposób, żeby jednak kształcić się już na profesjonalistę. Na instrumentalistyce aż 18 instrumentów różnych, choćby akordeon, flet, fortepian, harfa, kontrabas. No to w nie moim będę przypadku wymieniać instrumenty odpadają. Odpada. Jakoś, żadnym biegle się nie posługuje, aż tak chyba, że wiem się. Ewentualnie musiałbym na tą wokalistyką pomyśleć. Rekrutujemy owszem, też. Ale głównie w moich czterech ścianach. To jest śpiew solowy, kształcenie raczej w kierunku operowym, bardzo ciekawy kierunek. Mamy studenta, który jest z zawodu rolnikiem i skończył wcześniej studia związane z rolnictwem właśnie, ale ma też świetny głos i fenomenalnie sobie radzi na tych studiach, także tutaj nie ma jakiejś konkretnej zasady, że trzeba być po jakiejś konkretnej szkole. Rekrutujemy też na edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. To jest też taki kierunek, w którym ważne jest oczywiście głos, poczucie rytmu, jakaś elementarna wiedza o muzyce. To, tego wszystkiego, co trzeba wiedzieć, to jeszcze douczymy na tych studiach. Najważniejsze jest to, żeby człowiek miał talent, a z drugiej strony, żeby w edukacji artystycznej miał też pewne podejście pedagogiczne, dlatego że ci kandydaci, ci studenci później będą pracowali z młodzieżą, z dziećmi, w związku z czym ten element rozumiem. Też jest bardzo ważny. Czyli po takiej edukacji artystycznej można sobie zostać na przykład panią od muzyki? Można zostać panią od muzyki w szkole, a nawet w szkołach muzycznych, uczyć rytmiki dzieci w przedszkolach na przykład, ale to są też osoby prowadzące zespoły muzyczne, amatorskie, w domach kultury, czy nawet orkiestry dęte można prowadzić po takim, a nawet są osoby grające później w kościołach, czyli organiści na przykład. Ale to kierunki muzyczne, no dobrze, to a mamy też plastyczne, zupełnie sztuki wizualne, zupełnie inny kierunek, na przykład grafika warsztatowa, to ta bardzo elitarny kierunek, grafika warsztatowa, zwana też artystyczną, w której różnymi technikami dosyć starymi tworzy się piękne na przykład drzeworyty, linoryty lub inne tego typu dzieła, ale jest też bardzo praktyczna i bardzo współczesna grafika projektowa, w której, ale też multimedia oczywiście, ale grafika projektowa, na której uczymy się projektować plakaty, identyfikację wizualną, albo projektować strony www, czy layouty na jakieś mobilne urządzenia elektroniczne. Także bardzo praktyczny kierunek z wieloma możliwościami pracy po tych studiach.
Jest oczywiście grafika multimedia, o której wspomniałeś. To jest grafika, na której używamy jeszcze dodatkowo, poza tymi rzeczami, które wspomniałem wcześniej, na przykład film, edycja filmu, edycja obrazu, edycja dźwięku. Tych wszystkich rzeczy studenci się uczą. Kształcimy też na kierunku architektura wnętrz. Tylko pierwszy stopień na razie, ale myślę, że to niedługo się zmieni. Architektura wnętrz, czyli tak naprawdę projektowanie wnętrz, projektowanie wystaw, projektowanie mebla. Bardzo fajny kierunek, cieszący się bardzo dużym powodzeniem wśród kandydatów. No i mamy jeszcze malarstwo. Malarstwo, co chyba najbardziej się ze szkołą artystyczną tak naprawdę kojarzy. Tak, wydaje się, że bardzo tradycyjny kierunek i oczywiście od tej tradycji nie odchodzimy, ale na naszej uczelni mamy takich wykładowców, którzy mają bardzo zróżnicowane podejście do malarstwa, do sztuki, w związku z czym studenci nie są tutaj skazani na jakieś starodawne metody uczenia, tak? To są artyści, którzy starają się uruchomić w studentach myślenie naprawdę nowoczesne. Jak tutaj wygląda sprawa, jeżeli chodzi o umiejętności i przygotowanie? Przy śpiewie można się wykazać jedynie talentem, przy instrumentach jakąś tam biegłością, a jeżeli chodzi na przykład o malarstwo czy taką grafikę? Jeżeli chodzi o malarstwo, czy też grafikę albo architekturę wnętrz, to oczywiście są egzaminy praktyczne, na których sprawdzamy umiejętności studentów, ale nie ma takiego wymogu, że trzeba być po uczelni, po szkole artystycznej. Nie jest to koniecznie wymagane. Tak naprawdę można przyjść na egzamin, nie będąc absolwentem liceum plastycznego i większość naszych studentów nie ma takiego przygotowania. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, czy ma szansę, to na przykład w sobotę o godzinie 9.30 na ulicy Kolumba odbywa się bezpłatny, zupełnie bezpłatny kurs rysunku i malarstwa dla kandydatów na studia na Wydział Malarstwa i Nowych Mediów i tam można przyjść, zobaczyć, porównać swoje prace z pracami innych, porozmawiać z wykładowcą, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także zachęcam, warto się konsultować z naszymi wykładowcami. Oba wydziały plastyczne, i Wydział Sztuk Wizualnych, i Wydział Malarstwa i Nowych Mediów ma uruchomione punkty konsultacyjne dla kandydatów. Można przyjść, sprawdzić, czy nasze prace, czy nasze umiejętności są wystarczające, żeby przystąpić do egzaminu. Informacje o tych konsultacjach są na stronie internetowej. Jak się kliknie w odpowiednie logo wydziału, to później się pojawia taki link kursy albo konsultacje i tam są pełne informacje na ten temat. Jak już mówię o konsultacjach, to na wydziały muzyczne też są konsultacje. Wydział Edukacji Muzycznej w ten weekend prowadzi konsultacje 3 soboty pod rząd. Można przyjść na bezpłatny kurs z dyrygowania, ze śpiewu, nawet z grania na instrumentach, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czyli sprawdzić siebie i tak naprawdę też zobaczyć, czy w ogóle jest to coś, co by nam przypadło do gustu. Dobrze, powiedzieliśmy co, a powiedzmy może pokrótce, bo pewnie łatwo sobie wyobrazić po na przykład co po instrumentalistyce można robić, czyli na przykład być muzykiem we wszelakich różnych konfiguracjach. Tak, rozrywkowe, ale też poważna muzyka, także drogi są szeroko otwarte różne. Bo zakładam, że skończenie Akademii Sztuki to nie tyle co zostanie artystą, ale też jakby bardzo, bardzo to coś takiego rozszerza horyzonty i daje chyba duże możliwości do podjęcia przyszłej jakiejś pracy zawodowej. No. Zasadniczo studia artystyczne, tak jak myślę, że wiele studiów humanistycznych... Nie tylko pozostanie artystą, który gdzieś tam się wystawia albo w jakiś sposób występuje, tylko daje to chyba duże, duże możliwości. Studia artystyczne uczą przede wszystkim kreatywności i takiego niekonwencjonalnego patrzenia na rzeczywistość. I widzimy, że nasi absolwenci z Akademii Sztuki w Szczecinie po tych studiach tak naprawdę patrzą na świat otwartymi oczami i widzą masę możliwości. I oprócz tego, że oczywiście po instrumentalistyce można grać w zespołach rozrywkowych, w zespołach klasycznych, w orkiestrach, w filharmoniach, można uczyć gry na instrumencie, że po Wydziale Edukacji Muzycznej można uczyć dzieci, można prowadzić zespoły, to co już mówiliśmy, że po grafice można projektować reklamy czy projektować layouty dla stron. Tak naprawdę wielu naszych studentów pracuje w branżach w jakiś sposób powiązanych z ich sztuką, z kierunkiem przez nich ukończonych i też zarabiają pieniądze i też znajdują w tym satysfakcję. Dlatego, że to uczelnia artystyczna uczy patrzeć na świat i dostrzegać możliwości. I to się dzieje wśród naszych absolwentów. To myślę, że zachęciliśmy przynajmniej tych młodych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, w którą stronę się wybrać.
Tak, żeśmy zachęcili, to jeszcze było, że trochę takich technicznych informacji. Technicznie. Jak ta rekrutacja przebiega, do kiedy trzeba, gdzie to tam złożyć i tak dalej. Od dzisiaj na stronie akademiasztuki.eu w zakładce rekrutacja jest rekrutacja elektroniczna, tam trzeba się zalogować, poprzez internet złożyć, wypełnić odpowiednie formularze. Po tym zalogowaniu, po wypełnieniu odpowiednich formularzy, system wyśle e-mail z kolejnymi krokami, które nie są trudne. Tak naprawdę najważniejszym krokiem następnym jest przystąpienie do egzaminów, które się będą odbywały między 11 a 13 czerwca na Akademii Sztuki w Szczecinie na pierwszy stopień. Na drugi stopień egzaminy będą się odbywały między 23 a 24 czerwca. Po tym egzaminie praktycznym trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, tam już chodzi o maturę na przykład, o wypełnienie odpowiednich zaświadczeń. I kolejny etap rekrutacji to sprawdzanie, czy tych punktów z egzaminu praktycznego było dosyć, ażeby dostać się na studia, czy zmieściliście się Państwo w limitach. Także najważniejszym etapem tej rekrutacji, pierwszym, to jest rejestracja elektroniczna, a potem należy podążać za instrukcjami, które są przesyłane na e-mail, a potem należy przyjść przygotowanym, pełnym pasji, ze swoimi świetnymi pracami, bo na przykład na wydziały plastyczne przynosi się swoją teczkę ze swoimi pracami, więc potem należy przyjść na ten egzamin i zaczarować swoimi umiejętnościami, swoją pasją i swoim niekonwencjonalnym patrzeniem na świat wykładowców. Ja myślę, że tak właśnie będzie, że nasi kandydaci tak będą czarować, że wykładowcy będą mieli kłopot z wyborem tej elit, która będzie dalej studiowała na Akademii. No cóż, myślę, że Agnieszka zachęciła Państwa do tego, żeby spróbować swoich sił w Akademii Sztuki, skoro nawet ja mógłbym tam jeszcze studiować. Oczywiście. Podobno, to zakładam, że w takim razie każdy mógłby spróbować swoich sił. W międzyczasie polecam konsultacje. Na wszystkich wydziałach na stronie internetowej też jest informacja o tym, jak wyglądają konsultacje na wszystkich wydziałach. Tam można sprawdzić, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany, w którą stronę, to takie konsultacje mogą pomóc. Pierwsze konsultacje najbliższe już w tę sobotę. Zapraszam w takim razie do studiowania na Akademii Sztuki w Szczecinie. Agnieszka Lisowska z owej Akademii Sztuki właśnie była moim Państwa gościem. Teraz, Szanowni Państwo, przerwa na serwis informacyjny Telewizji Pomerania. Po serwisie druga część naszego programu. Zaczniemy od Grzegorza Kluczyńskiego.